Iwona Tokarska, witam w kawie ręce. Dziś moim gościem jest pani Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek Województwa Opolskiego. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani marszałek, ma Pani teraz nową rolę od w zasadzie ponad dwóch miesięcy. Zastąpiła Pani pana Romana Kolka, zajmuje się działką zdrowia, można tak powiedzieć. Jak się Pani czuje w tej nowej roli? Czy w zasadzie można powiedzieć, że wszystkie tematy już sobie Pani poukładała? Wchodzę w tematy, tematy bardzo ważne, tematy, które łączy jeden wspólny mianownik, czyli człowiek, bo zarówno y, szeroko rozumiane zdrowie, polityka społeczna, ale również edukacja, rynek pracy, a, a także zapobieganie uzależnieniom i wielokulturowość to tematy, które łączy człowiek. I tematy, które szczególnie w czasie pandemii są ważne, ale i też bardzo trudne. Od ponad dwóch miesięcy, sama mówię, że to takie najbardziej intensywne i najszybsze dwa miesiące w moim życiu, sprawiły, że właściwie z biegu musiałam zarządzać jednostkami, które w ma w swoim obszarze samorząd województwa. To szpitale o charakterze wojewódzkim, ale również zespół, regionalny zespół wsparcia placówek edukacji, to również Wojewódzki Urząd Pracy. To także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ale również wszelkie działania Pełnomocnika do Spraw Uzależnień i Pełnomocnika do Spraw Wielokulturowości. Czasy pandemii pokazały, jak w soczewce, które obszary naszego życia wymagały i nadal wymagają wsparcia, ale też pokazały, że samorządy potrafią bardzo szybko odpowiadać na potrzeby. W kwestii służby zdrowia od ubiegłego roku, jako samorząd województwa, dzięki zmianie sposobu dystrybuowania środków europejskich, mogliśmy przeznaczyć na służbę zdrowia ponad 135 milionów zł. To jest niesamowity zastrzyk finansowy, które otrzymały nie tylko jednostki. Podległe samorządowi województwa, ale pomoc dotarła do wszystkich szpitali i jednostek medycznych, które były związane z walką z COVID-19. Te środki przeznaczone były na takie trzy główne obszary. Pierwszy to umożliwienie zakupu sprzętu potrzebnego do ratowania życia. Drugie to dostosowanie Budowli do warunków pandemii, a trzecie to zakup środków ochrony osobistej, czyli kombinezonów, maseczek, rękawiczek, przyłbic. To sprzęt, który cały czas kupujemy i dystrybu dystrybuujemy jako samorząd województwa do jednostek, które tej pomocy potrzebują. Także objęliśmy swoją pomocą naprawdę całe województwo. A ile razy wykonała Pani telefon do kolegi z mniejszości niemieckiej, Roman? Pomóż, bo nie wiem, co mam tutaj <grym> zrobić. <grym> Powiem tak. Kilka razy rozmawiałam, natomiast rozmowy dotyczyły już bardziej konkretnych, merytorycznych działań związanych z obszarem medycyny. Bo ja nie jestem lekarzem, natomiast kolega Roman jest lekarzem, i dlatego, że chciał wrócić do wykonywania zawodu lekarza, zdecydował się. Po 10 latach zmienić swój sposób zarabiania na życie, natomiast dalej jest radnym wojewódzkim i dalej jest również aktywnym członkiem wielu gremiów, w których jego wiedzę merytoryczną wykorzystujemy. To, co wprowadziłam i z czego bardzo się cieszę, spotykam się regularnie z dyrektorami jednostek szpitalnych podległych samorządowi, województwa, aby nie tylko poznać specyfikę ich działania, ale również móc odpowiadać na potrzeby. Wiadomo jest, że każdy z dyrektorów przede wszystkim pilnuje swoich interesów, dba o pacjentów, których zobowiązany jest otoczyć opieką. Natomiast zadaniem moim i zadaniem Zarządu województwa jest tak to wszystko poukładać, aby zapewnić jak najlepszą opiekę mieszkańcom naszego województwa. Po kilkuletniej przerwie w zasadzie można powiedzieć, że kobieta znowu zasiada w zarządzie województwa opolskiego, ponieważ kilka lat temu pani Barbara Kamińska też mieliśmy ją w zarządzie województwa. Czy to jest tak, że trochę kobieta łagodzi obyczaje, kiedy jest za dużo mężczyzn i każdy ma swoje własne zdanie? Ja jestem zwolennikiem takiej harmonii, czyli takiego równomiernego przenikania się pierwiastka męskiego i żeńskiego, i uważam, że we wszystkich obszarach życia społecznego potrzebni są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Z natury rzeczy mamy trochę inne predyspozycje, ale dzięki temu, że rozmawiamy, potrafimy spojrzeć na każdy problem szerzej. Chciałam wprowadzić i wydaje mi się, że udaje mi się to realizować przede wszystkim rozmowę, przede wszystkim współpracę, przede wszystkim rzeczowe dyskusje. Myślę, że takim dobrym przykładem jest to, w jaki sposób udało się doprowadzić do tego, że o Polskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie stał się ośrodkiem, w którym świadczona jest pomoc dla pacjentów, którzy ze szpitali tymczasowych, ze szpitala tymczasowego, ze szpitali covidowych, są tam transportowani i mają już udzielaną pomoc rehabilitacji po covidowej. Wszyscy pamiętamy wydarzenia jesieni ubiegłego roku, natomiast udało mi się najpierw rozmawiać z wojewodą, potem rozmawiałam z znaczy może odwrotnie. Najpierw pan Wojewoda rozmawiał ze mną, potem ja z panem Wojewodą, potem rozmawiałam z prezesem Opolskiego Centrum Rehabilitacji, prezes rozmawiał ze swoimi lekarzami. Potem wprowadziliśmy wspólne rozmowy i dzięki temu wypracowaliśmy wspólnie taki model, który zapewnia opiekę dla potrzebujących osób. I myślę, że, że tak trzeba, że trzeba przede wszystkim rozmawiać. Jeżeli są kwestie, które wzbudzają emocje, trzeba. Po prostu spróbować zrozumieć każdą ze stron i znaleźć jakiś złoty środek. Na początku tej rozmowy wspomniała Pani, że też pod Panią podlega Wojewódzki Urząd Pracy i kilka dni temu w zasadzie pojawiła się taka dyskusja a propos programu Smart Senior. Czy ta dotacja jest o właściwej wysokości, czy wysokość pieniędzy przeznaczanej na wyszkolenie jednej osoby jest właściwa? Czy będzie kontrola w tej sprawie, czy przypadkiem nie zostały tutaj te stawki zawyżone? Powiem tak. Projekt, który. O, Smart Senior, to projekt, na który Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał dotację w otwartym konkursie ofert, który ogłosiła fundacja, która jest taką instytucją pośredniczącą Ministerstwa Edukacji. Uważam, że sięganie po zewnętrzne środki finansowania dzięki którym mieszkańcy naszego województwa, w tym wypadku grupa 50, będzie mogła podnieść swoje kompetencje, będzie mogła nie być wykluczona cyfrowo, są ważne. Jako samorząd województwa nie mieliśmy wpływu na, na to, jak ten projekt jest realizowany, bo to są wytyczne de facto z Ministerstwa Edukacji. Projekt jest w fazie realizacji, miał być realizowany w ubiegłym roku ze względu na pandemię został przeniesiony. Informacje, które teraz krążą w mediach są takie bardzo bulwersujące, bo mówi się o wielkich kwotach, które będą przeznaczone. Na jedną osobę, ale należy pamiętać, że każdy projekt ma swoje wytyczne i wskaźniki. To, że w projekcie jest określona minimalna ilość osób jako 60, to wcale nie znaczy, że osób, które będą przeszkolonych, nie będzie dwa lub trzy razy tyle. Myślę, że tutaj trzeba byłoby najpierw przeczytać i to sugeruje naszym mediom, aby najpierw sięgnąć do wniosku do konkretnych wytycznych, jakie były na, przez Dotyczące tego projektu. Dokładnie, oczywiście. wytyczne, jakie są, sprawdzić, czy on jest w ogóle, czy to, w jaki sposób Wojewódzki Urząd Pracy teraz ogłasza przetargi, czy to jest zgodne z projektem grantodawcy i wtedy rozmawiać o konkretnych sprawach. Na razie mamy ogłoszenie o przetargu na realizację zadania. Myślę, że dobrą praktyką jest to, że jednostki podległe samorządowi województwa starają się o zewnętrzne środki finansowania, a w jaki sposób one będą realizowane, to dopiero teraz będzie się toczyło. Także na razie jesteśmy w fazie przygotowawczej i trudno mi teraz krytykować wojewódzki urząd pracy za to, że sięga po środki zewnętrzne. Myślę, że powinniśmy im dać popracować, zobaczyć w jaki sposób będzie projekt realizowany i potem go ocenić. Czyli do rozliczenia w takim razie jeszcze dojdzie i tutaj na razie stawiamy kropkę do drugiej części rozmowy z panią wicemarszałek. Za chwilkę przejdziemy.